Gość poranka. Dzień dobry, Piotr Czaplicki. Miło mi Państwa powitać na porannym spotkaniu z gościem. Dziś do studia zaprosiłem wójta gminy Ciechanów, pana Marka Kiewita. Dzień dobry. Witam Pana, witam Państwa. Panie Wójcie, jesteśmy tuż przed rozpoczęciem rady, sesją Rady Gminy. Dziękujemy, że Pan przybył tuż przed rozpoczęciem i o dziesiątej się zaczyna. Także popatrzmy, zajrzyjmy na, na ten plan obrad dzisiejszych. Także będzie na początek miły akcent rozstrzygnięcie konkursu pod patronatem Pana Wójta na najładniejszą sesję po sesji w gminie. Tak jest, to jest już taki cykliczny konkurs bodajże 6 lat. Dzięki temu nasza gmina się staje, nasze wioski coraz piękniejsze, coraz ładniejsze i satysfakcja jest tego, że ciągle mamy chętnych i się zgłaszają do konkursu. Ale przy tym konkursie wspomnę, że ogłosiłem wcześniej konkurs na gmina w obiektywie, na fotografie, czy na logo gminy. Niestety nikt się nie zgłosił do konkursu. Albo były za małe nagrody, albo może za mało propagandy na temat tego konkursu. To może warto by było go powtórzyć jeszcze. W przyszłym roku, jeżeli 16 uda się wygrać wybory, w przyszłym roku na pewno powtórzymy te konkursy. Rozumiem. No później, później będziemy, będziemy przechodzili do troszeczkę poważniejszych spraw, jak na przykład podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. I to jest, myślę, że dość ważna sprawa. Tak, tylko że w jednym przypadku na dobrą sprawę są zmiany znaczące, czy do, od innych gruntów, czy do oddziałek, Bo kiedyś były Podział na działki do 1200 metrów, później powyżej 1200 metrów była inna stawka. W tym roku zaproponowałem Radzie ujednolicenie. Wszystkie, wszystkie grunty będą to samo kwotę, czyli 35 groszy. Ci, co były mniejsze działki troszeczkę właściciele stracą, ale nie więcej jak 50 zł rocznie, a ci, co mieli większe działki na pewno kilkaset złotych zyskają. Rada najprawdopodobniej dzisiaj to po dziesiątej parę minut czy koło 11 przegłosuje. Stawka od nieruchomości, czyli od budynków wszystkich zostaje taka sama jak w tamtym roku, czyli 22 zł z metra były propozycje obniżenia o złotówki, ale doszedłem do wniosku i przekonałem Radę, że złotówka nie robi różnicy dla, dla dużych przedsiębiorców. Także zostawiliśmy tą stawkę z zamiarem pozostawienia przynajmniej na następną kadencję, żeby na tej stawce się zatrzymać, chyba, że ministerstwo wymyśli nowe jakieś stawki, czy nowy podatek. Tego już nie mogę zagwarantować. Dzisiaj miała być jeszcze omawiana cena żyta do podatku rolnego. Zdjęliśmy to w tej sesji, bo Mamy sesję jeszcze 13 listopada. Na tej sesji zapadną, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej obniżymy podatek. W tej chwili cena życia wynosiła 56 zł za kwintan Cena urzędowa podana jest prawie 62 zł najprawdopodobniej stanie się tak, że ustalimy cenę żyta na wysokości 50 zł za kwintę, ale to dopiero będziemy 13 listopada głosować. Rozumiem, czyli pan wójt nie wymyśla nowych podatków. Nie, zresztą i ustawodawca przewiduje wzrost podatków w reguły o 0,4%, czyli żaden wzrost, ale, a z drugiej strony, nasza gmina chyba była jedną z najdroższych gmin pod względem podatków i chyba trzeba troszeczkę się uspokoić i nie można żyłować i przedsiębiorców, ani naszych mieszkańców w taki sposób, żeby oni mieli w mieszkania, a wolałbym, żeby mieli, mieszkali w naszej gminie z sympatią, z zadowoleniem i byli zado szczęśliwi z tego tematu. Oczywiście, tak by trzeba było przyciągać właśnie inwestorów. No Właśnie chciałem zapytać, panie wójcie, czy mamy szansę, może już nie mamy szansy stać się drugą Japonią, ale może chociaż drugim Przasnyszem się staniemy, bo Przasnysz ostatnio bardzo dobrze radzi sobie z inwestorami. Znaczy, nie wiem, jak sobie radzi, bo naprawdę trochę mniej się interesuje, tym bardziej, że już takie jakoś tak utarło się u nas, że na dobrą sprawę inwestycje idą zaczynają się od miesiąca czerwca, trwają do końca roku i w tym roku tak samo. Całe szczęście, że jesień tego roku pomogła nam. Kończymy ostatnie inwestycje po, położenia drogi między Przeżywem a Kargoszynem. Zostały nam jeszcze za, zamontowanie lamp na mieszkach Atlach, ale też jest nadzieja, że do połowy grudnia z tym się tematem wyrobimy i będziemy mieli za, zaplanowane inwestycje na ten rok. Wszystkie. Wiem, że tylko z reklam, co słyszę na temat przez mają strefę ekonomiczną, będą mogli sobie wciągnąć inwestorów. U nas nie ma tego, ani w mieście, ani my nie dysponujemy takim dużym areałem gruntów, żeby przyciągać właśnie inwestorów na nasz teren. Rozumiem, panie wójcie. Także dalej jeszcze wieloletnia prognoza finansowa gminy się zmienia. To znaczy, Znaczy, że... to jest związane z tym, że chodzi o inwestycje długoterminowe i ciągle, jak są zmiany w budżecie, to automatycznie się robią zmiany w prognozie długoterminowej. Także to jest, już pani skarbnik pilotuje, dokładnie pilnuje, żeby nie było żadnych uchybień, bo kontrole później nam wytykają niektóre błędy, a uważam, że też chcemy zrobić wszystko, żeby takich błędów było jak najmniej. Rozumiem, czyli tutaj to studium też jakoś uwarunkowań, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania też się znacznie jakoś nie zmienia w części Bieluń, Nurzewko i Mieszki Różki? Bielin. Bielin, przepraszam bardzo. Tak jest, Bielin. Znaczy tu się zmienia w tym, że przeznaczamy kilkadziesiąt hektarów pod budownictwo jednorodzinne. Z jedno działko pod y, budownictwo na usługi. Chodzi o to, żeby jest inwestor, który chce wybudować dom złotej starości. 3 złotej jesieni. Trudno, nie wiem, jak tam to się nazwie, ale pod to tak między innymi zmieniamy cały zasięg tego areału, żeby można było znowu rozpocząć budowę nowego osiedla. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moim i państwa gościem był wójt gminy Ciechanów, pan Marek Kiwit. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym gościu. Poranka.